Witamy Państwa. Dzisiejszy film to jest, można powiedzieć, wywołany Państwa komentarzami. I w sumie bardzo dobrze, że kopiecie, ryjecie, szukacie i dokopaliście się do Chin. To są drzewa Edenu, resztki drzew Edenu z kamieliny, które znajdowały się, czy znajdują się w Chinach. Ale no, widocznie coś tutaj szukaliście albo przypadkowo znaleźliście. No i dopytywaliście się, czym są te rury w tych skamielinach. No w porządku. Czym są rury? Tam są rury, zaraz je zobaczymy. W opisie do filmu są też, jest link do tego całego artykułu. No i tutaj, jak zorientujecie się z tego artykułu, to się wszyscy naukowcy mocno głowią, warianty tu różne szukają. No i nie mogą tego rozkryć. No w porządku. Nie mogą rozkryć, no co to takiego jest. No, nie o to chodzi, że to jest akurat, my wiemy, że to już jest drzewo Edenu, ale te rury, czym są? No i właśnie to się zaczyna cały cyrk. Oni właśnie sobie głowią, ja tutaj włączę drugą grafikę. O, proszę bardzo. Właśnie, co to są za rury? No i tak właśnie w Chinach, w takiej jednej tam miejscu, zorientujecie się, że właśnie wśród tych resztek drzew Edenu są takie rury. No ale dobra, rury rurami, no i tu się głowią. Zobaczycie w artykule, który Państwu zalinkuję, że oni się tam dość mocno głowią nad tym. Natomiast sprawa jest o wiele prostsza, jak się zna historię. Tą starożytną historię, tą tak zwaną historię strategiczną. Historię Złotej Ery. Oczywiście naukowcy nie biorą tego pod uwagę. Tak samo jak nie biorą pod uwagę tego, w tych swoich analizach, tego, że widzimy, że to są po prostu łyka łączników światłowodowych, które miały w sobie eliksir życia. No to dobra, w porządku. Już w jednym filmie mówiłem, że ten eliksir życia był pobierany przez gigantów, przez to giganci wyrastali po 1,5 kilometra. To były potężne istoty. Oni byli wielcy, no ale potrzebowali dużą ilość tego eliksiru życia, ponieważ one rosli, rośli, rośli i cały czas rośli. No i teraz tak, w drzewach Edenu, inaczej mówiąc, czyli w tych łącznikach światłowodowych, gdzie znajdował się ten eliksir życia, oni strasznie musieli walczyć o te dojście do tego miejsca, gdzie można było czerpać tą energię, czyli eliksir życia. I proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy te rury. No i nas zapytano, no co, jakie nasze stanowisko jest na temat tego, że te rury Edenu, znaczy, że te rury, no powiedzmy na razie rury, że te rury, skąd one się tam wzięły i tak dalej. Jak się przyjrzycie dokładnie, to zobaczymy dookoła rur taki ślad owalny. Widocznie coś było tu przypiętego. No ale co? Co było przypiętego? Które spinało, powiedzmy, tą czerpnię, bo co to nic innego, to jest czerpnia. To jest inaczej, ja to nazywam smoczkiem. Kiedy mi przychodziła pierwsza myśl do głowy, co to mogło być, kiedy nas pytaliście, to mi przyszło do głowy, że to jest smoczek. To jest trochę groteskowo, to mówię Państwu. To jest smoczek. Tak, to jest smoczek, gdzie giganci sobie po prostu ssali eliksir życia, żeby być wielkimi, niezwyciężonymi i tak dalej, i tak dalej. Oni się koło tych smoczków prali równo. Oni się prali, dlatego po prostu tak się prali, oni walczyli o to, żeby każdy chciał być wielki. Jeszcze większy, silniejszy od drugiego. I się prali. A więc tutaj widzimy, że to jest smoczek. No ale teraz musimy chociażby złapać jakiś dowód jako taki, że to jest rzeczywiście punkt czerpalny eliksiru życia. To już wiemy, że to jest w drzewie Edenu.
które było właśnie z tym płynem, eliksirem życia. No dobra, mamy, to możemy tak sobie tylko powiedzieć, ale to trzeba coś udowodnić. Dzisiaj mamy dowód. Nawet dzisiaj mamy dowód takiego, że coś takiego mogło istnieć, a nawet istniało. To jest następna grafika. O, proszę bardzo. Widzimy? Jest dowód? Jest. Analogiczny dowód. Per analogia. Proszę bardzo. Co to jest? Kran wkręcony w brzozę. I co to się ściąga? Sok brzozowy. Dzisiaj się to robi. Zobaczycie na YouTubie, jak przeczycie sobie, jak pozyskać sok z brzozy. Klientów, którzy z wiertarkami drąbią, po prostu wiercają się na parę centymetrów, montują nawet rurki, takie plastikowe, butelki tego i sobie ściągają właśnie sok z drzew, właśnie z tych, z brzoz. I mają sok brzozowy. Proszę bardzo. Mamy analogię? Mamy, jakby nie było, proszę bardzo. I to jest per analogia dowód tego, co było kiedyś w Złotej Erze. Oni potrzebowali taką czerpnię. Tylko taka widocznie się zachowała. Może w innych miejscach na świecie też się to zachowało. Artykuł jest dość obszerny, bo tam są całe, można powiedzieć, instalacja tych rur. One są po prostu różnej średnicy. No, największe są 40-centymetrowe. Ta się zachowała, bo zauważcie, że ona jest stosunkowo nisko. Natomiast być może inne były wyżej, tak żeby się mniejsze hybrydy nie mogły dostać do tego zaworu czerpalnego. I one uległy zniszczeniu, tak? Pozostały nam de facto pnie albo to, co jest właśnie pod ziemią. Dokładnie. Poza tym jeszcze coś pod ziemią musiało też być z tego drzewa Edenu. Tam musiało być pod ziemią też coś, tylko już tego nie widzimy, nie? Natomiast wyżej to zostało już zniszczone, to co miało prawie 3000 km. To zostało zniszczone po prostu mrozem. Minus 176, plus minus. No i teraz właśnie dlatego, no i teraz jest właśnie podstawowe pytanie, które się nasunęło w trakcie tego, jak przygotowywaliśmy się do tego filmu. My trochę pojedziemy dalej, bo też jest to ważne. Też chcemy Państwu tą myśl sprzedać. Tu mamy smoczek. No, ja to nazywam butelka ze smoczkiem, tak się mówi, nie? No to jest akurat smoczek. I tu od te smoczki była zażarta wojna w Złotej Erze. No i teraz mamy dalej. Aha, czego mieliśmy? A, to jest dalej to miejsce. Widzimy, że to jest piękne łyka drzewa Edenu, jeżeli może tak to nazwać. Pamiętajmy, że to nie jest drzewo w pojęciu dzisiejszym. To jest łącznik światłowodowy. On zupełnie miał inną konstrukcję, podobnie do dzisiejszego łyka drzewa, ale po prostu widzimy, jakie skamielimy, kiedy przywalił mróz, minus 176, z czasem uległo to wszystko takim zmianom, że to stało się skałą. I nie tylko to, to nie tylko drzewa Edenu uległy skamieleniu i zaraz dowiemy się, dlaczego w ogóle to zostało dla naszych czasów. Przecież cała Złota Era, przecież to cały system diabła, można było po co to im rozprzywalić, minus 176, a można było zrobić mgiełkę energetyczną. Zaraz będziemy o tym mówić. A jednak to zostało. No i idziemy dalej. Idziemy dalej. Proszę bardzo, to jest dalej to samo miejsce, tam gdzie są właśnie te smoczki, czyli punkty czerpalne eliksiru życia. Tak, ja jeszcze chciałabym dodać, że jeśli byłaby to lawa, czy tam magma zastygnięta, to już pomijając to, że no, trzeba by było te szalunki jakieś ustawiać, żeby ona szła w górę, ale to już pomijając to, ale w takim razie po co były zawory czerpalne instalowane w magmie? No właśnie. Także to też tak się wyklucza w ogóle. Jedno drugie wyklucza. Tak. Tak. Czyli mamy tutaj, o proszę bardzo, to są łyka, one miały bardzo wysokie, no ale dobra, idziemy z łykami. Co tu mamy ciekawego? O, co ja chciałem, to przeskoczyłem. O, coś mi się tu przeskakuje. Jest. W porządku. Teraz na to wskoczyło. No właśnie. Proszę bardzo, ostatnio mówiłem Państwu o mgiełce energetycznej. Wszystko gra. Dlaczego skamieliny tych gigantów do dzisiaj dotrwały do naszych czasów? Wiecie po co? Miało to być świadectwo. Miał być ślad, że kiedyś był akt sprawiedliwości najwyższego.
że kiedyś był akt. A więc to nie ma tak, że dzisiaj jest cymcą i to będzie trwało wiecznie. O, niektórzy mówią, że nic się nie zmieni. W porządku. Mógł sobie tak myśleć. To zostało dla naszego świadectwa. Tak samo te drzewa Edenu. To zostało jako dowód celowo zostawione. Przecież mogło być mgiełka energetyczna, mróz albo mgiełka energetyczna. Też śladu by nie było. I w ogóle nie było tematu. No nie? A tak to zostało. To zostało właśnie, żeby w tych końcowych dniach tego systemu, żeby było świadectwo, żeby to wyszło na jaw, że kiedyś, dla oczywiście osób szczerych, dla ludzi, jako świadectwo tego, że kiedyś ten, który mieszka w pałacu, dokonał aktu sprawiedliwości. Dlatego to zostało. Proszę bardzo. Teraz sobie mamy taki, jeszcze jeden taki numer. Ja uważam, że to jest numer dość mocny, ale bardzo sugestywny. Proszę bardzo. Znajoma rzecz. Znajoma? No bardzo znajoma. No to Giefont. No dobrze. No i oczywiście śpiący rycerz. Dlaczego się tak mówi? Bo to jest śpiący gigant. Ale dobra. Co jeszcze tutaj bardzo ważnego jest? Ale to już wiele chciałam tutaj coś ja tylko chciałam dodać, dlaczego śpiący, mówi się śpiący rycerze, tak? Tak. I niektórzy czekają, kiedy oni się pobudzą. Słuchajcie, jak się umiera poprzez zamrożenie? Usypia się. Trzeba przyznać, że jest to bardzo łagodna śmierć. Najłagodniejsza chyba ze wszystkich. Po prostu usypiasz. Przez śmierć, przez zamarznięcie. Dlatego śpiący rycerze. Już ci oddaję głos. No i teraz tak, mamy śpiącego rycerza, giganta, nazwanego, dzisiaj się nazywa Giewontem. No dobra, ale co tutaj nam sugeruje, że to jest właśnie to jest tak, a nie inaczej? Proszę zwrócić uwagę. Jutro będzie tam super impreza, zresztą ona jest co roku, jakaś super impreza, powiedzmy bardzo szałowa impreza, oczekiwanie nowego roku. Jakiego nowego roku? Jakiego nowego? To jest według nowego roku w systemie diabła, w erze diabła. I tutaj jest u podnóża tego Giewontu znajduje się Zakopane. To właśnie tam ma być ta impreza, jedna z kilku w Polsce, gdzie się świętuje co? Nową erę. Kolejny licznik nowej, to znaczy ery diabła. O, w ten sposób. Nowy rok ery diabła, bo 25 grudnia mieliśmy, może tak, cofnę się jeszcze do listopada. 1 listopada był akt sprawiedliwości i zamarzanie systemu diabelskiego, likwidacja jego. 25 grudnia mamy powstanie Słońca. Słońce roztapia epokę lodowcową. Tak? A później już, kiedy roztopiła na tyle epokę lodowcową, zaczął się odmierzać licznik lat. I wiadomo, jak Słońce krążyło, to były pory roku, które wcześniej nie istniały. I u stóp Giewontu, tego śpiącego rycerza, powiedzmy taka, a tak naprawdę to giganta, proszę się przyjrzeć tutaj z przodu, po prostu tak dokładnie. I porównajcie tam z innymi filmami na ten temat, tych tak zwanych skamielin gigantów. To sobie zobaczycie, że to jest twarz. Podobna, zerozjowana, trochę zniszczona z erozją, ale twarz. Człowiekokształtna. Czyli to taki był wielki gigant. No i jeszcze tutaj chcemy Państwu powiedzieć o takim świeżym artefakcie, który widzieliście w poprzednim filmie. Czyli widzimy impreza, jak najbardziej, miejsce, jak najbardziej wybrane, stosowne, jak można powiedzieć, w łeb szczeliło, może tak. Czyli to jest wszystko, może tak, może inaczej trzeba powiedzieć. Tak, ja nie wierzę w przypadki i te przypadki są bardzo sugestywne. Szałowa impreza, można powiedzieć number one w Polsce, znajduje się u podnóża śpiącego rycerza, ewentualnie no, tego giganta. Czyli zamrożonego giganta, którego zjadła erozja, jak widać. Znaczy, no, tylko niektóre elementy zostały. No dobra, i teraz chcemy tu przejść do jeszcze jednego. O, właśnie, to chciałem Państwu tu pokazać.
Posadzka z Pafos. To był taki świeży w poprzednim filmie artefakt, który świadczy o tym, że ówcześni doskonale wiedzieli, jaka jest konstrukcja Pałacu Najwyższego. Ta konstrukcja jest siedmiowarstwowa, to jest 7 kul. Możecie sobie policzyć. Żaden problem. I ja tutaj jeszcze inne rzeczy, inne artefakty wam tutaj będę wyjaśniał, ale nie w tym filmie, w następnym. Dlaczego na przykład mandala ma kwadrat, mandala hinduska ma kwadrat, nie? To wszystko, co muszę tutaj dopracować, to państwu tutaj też powiem. A to akurat jest konstrukcja Pałacu Najwyższego, którą widzieli starożytni, a byli świetnie zorientowani. Także, co możemy na koniec powiedzieć, to tyle dla państwa. No wiadomo, czyli mamy smoczki, czyli zawory czerpalne z czasu Złotej Ery. Mamy tutaj konstrukcję Pałacu Najwyższego, czyli 7 kul, o, można tak powiedzieć. No i chyba byłoby wszystko. Jak coś będzie, to będziemy nagrywać później. Także dziękujemy za uwagę. Do następnego razu. Do usłyszenia.